Na tym filmie pokażę, jak należy zbudować model regresji prostej w programie Gradle. Nie jest to nic wielce skomplikowanego, bo to jest po prostu model, w którym jedna tylko zmienna objaśniająca, czyli x, potrafi nam wyjaśniać, od czego by mogło zależeć zjawisko y. Możemy założyć, że po prostu między tymi dwoma dowolnymi cechami, jeżeli pokażemy sobie wartości, zachodzi pewna zależność. Na pewno można tu zauważyć, że im wyższe są wartości y, tym również wartości x rosną. Czyli można tutaj na podstawie takich danych spodziewać się jakiejś zależności korelacyjnej dodatniej, bo jak jedna zmienna rośnie, to druga też rośnie. Można oczywiście sobie podejrzeć, jak wygląda macierz korelacji w przypadku tych dwóch zmiennych. Korelacja między x a 1 a y jest bardzo silna, w granicach od minus 1 do 1, kiedy te wartości, jeżeli zbiegają do minus 1 lub do plus 1, to taka wartość jest bardzo wysoka. Może to świadczyć potem o dobrej jakości takiego modelu pod kątem choćby współczynnika determinacji. Żeby rozumieć, co to jest model regresji prostej, najlepiej sobie wygenerować, tak jak tutaj robię, wykres rozrzutu, czyli układ takich punktów, gdzie na osi x będzie ta zmienna x, która jest objaśniającą, od czego może zależeć y. I teraz w Gradle, obecnie w najnowszej wersji, generowanej jest właśnie taki, powiedzmy, wykres rozrzutu, gdzie na osi x mamy naszą zmienną objaśniającą, a objaśniana jest tutaj na osi y. I jeżeli każdy z tych punkcików to jest po prostu taki pojedyncza obserwacja, kiedy wiemy, jaka była wartość tej zmiennej x, a jaka była wartość zmiennej y. W tej sytuacji tu akurat się jak zaznacza po prostu, z którego okresu pochodziła dana obserwacja ujęta tutaj w formie punktowej. I jeżeli w Gradle wygenerowana, na co ja w pierwszym momencie nie mam wpływu, zostaje taka dodatkowa linia lecąca przez największą liczbę punktów, to można sugerować, że będzie wygenerowane w Gradle równanie regresji, które wygląda jak funkcja liniowa, zgodnie w sumie z tym kształtem tej linii, o nachyleniu dodatnim, ponieważ przy zmiennej x stoi jakaś liczba dodatnia plus wyraz stały. Jest to funkcja dosłownie liniowa, taka matematyczna z liceum, gdzie jest element stały, jakiś współczynnik kierunkowy i zmienna x. To jest sugestia, że taka regresja liniowa może tutaj zostać wygenerowana, a oszacowany parametr stojący przy zmiennej x będzie statystycznie istotny. Tym się różni regresja prosta od wielorakiej, czyli złożonej, tym, że powiedzmy, na pewno na takim wykresie dwuwymiarowym nie możemy tego ująć regresji wielorakiej i ona by uwzględniała nie tylko zmienną x1, tylko jeszcze byłaby element x2. Czyli jeżeli teraz kliknę okno specyfikacji modelu KMNK, możemy w tym momencie włączyć sobie, jakby już od początku, ja to jeszcze raz zrobię, to usunę, i żeby wygenerować model regresji prostej, my muszę wiedzieć, dla jakiej zmiennej budujemy model, że zmienną objaśniającą będzie na przykład tylko zmienna x1, i jeżeli teraz kliknę OK, wygeneruje się prosty model tylko z jedną zmienną objaśniającą, i ten model posiada dokładnie te same liczby, które były wygenerowane na tym wykresie rozrzutu. Jak widać, druga kolumna podpisana jako współczynnik, są to dosłownie te liczby stojące w regresji liniowej, w takiej funkcji liniowej, gdzie element stały to jest podpisany jako alfa 0, takie z daszkiem, już oszacowana konkretna wartość, a tu jest liczba, która stała przy zmiennej x1, i wówczas, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, jakie powstaje równanie, można wejść właśnie, tak jak pokazałam, plik pokaż jako równanie, i wygenerowane zostaje takie małe dodatkowe okienko, które nam pokazuje, jak wygląda równanie tej
równanie regresji liniowej z jednozmienną x, że w pierwszym wierszu są zapisane nasze oszacowane parametry, są do siebie dodawane i przemnożone razy zmienna, przy której stoi ta liczba, a w nawiasach mamy zapisane pozycje błędów standardowych na tych oszacowanych parametrach. I to jest taka dla nas dodatkowa informacja, że ta oszacowana wartość tutaj może być wyższa lub niższa o przeciętnie 0,780, gdyby cokolwiek w tym modelu delikatnie uległo zmianie. Czy to byśmy dodali dodatkowo zmienną objaśnianą, czy też na przykład dopisali kolejną obserwację, czy zredukowali coś delikatnie w tym modelu. To jest takie przewidywanie programu GRET. Oczywiście można to wszystko liczyć ręcznie, czy to macierzowo, czy w jakikolwiek inny sposób. I to są te właśnie błędy. Na pewno ta kolejna pozycja jest to liczba obserwacji w modelu. W Gretlu nieraz się spotykam z tym, że liczba obserwacji jest traktowana dużą literką T, innym razem jest to duża literka N. Także to nie jest takie dość konsekwentne, ale niech będzie. Musimy po prostu się z tym oswoić, że T to jest jak time, ale tutaj też i jako liczba obserwacji, a nie zawsze mamy przecież te dane czasowe. I podstawowa miara, współczynnik determinacji, który określa w ilu procentach całkowita zmienność Y, czyli naszej zmiennej, dla której budujemy model, została wyjaśniona zmianami, czyli zmiennością tej naszej pojedynczej zmiennej X. Dodatkowo możemy powiedzieć, że jeżeli współczynnik determinacji jest 94,3%, to taki poziom w takich powiedzmy w przypadku takich danych, które są wzięte jako dane treningowe dla nas, nie pochodzą, nie są to dane rzeczywiste, no to wtedy możemy powiedzieć, że takie w porównaniu do 80, 90, 95%, do czego ja po prostu zdecyduję, mogę ocenić jako wystarczająco wysokie dopasowanie, czy też jeszcze na umiarkowanym poziomie, ale zbyt niskim. Także to okno mogę sobie zamknąć. Na pewno to, co chciałabym Wam jeszcze pokazać, to, że jeżeli kolumnę współczynnik podzielimy przez błąd standardowy, otrzymujemy statystykę testu studenta i dosłownie na kalkulatorze, jeżeli teraz uruchomię sobie kalkulator i podzielę minus 3,63227, podzielę przez błąd na tym parametrze, na jakimś przykładowym, dosłownie otrzymujemy wartość statystyki, która tutaj została zapisana, statystyki testu studenta, która tak jak wzrokowo mamy wstępnie choćby ocenić, czy jest dla nas wysoka, czy też niska, to ja bym powiedziała, że porównujemy do wartości przeciętnie wynoszącej 2 z rozkładu testu studenta. Oczywiście w sposób poprawny byłoby to najlepiej tutaj wyłączenie tablic statystycznych w oknie głównym programu Gretl i tutaj wpisać stopnie swobody i określone tylko prawdopodobieństwo prawostronne. Duże jest to element w sumie do omówienia, więc tutaj zobaczmy sobie stopnie swobody. To jest zawsze n minus k minus 1, gdzie n to jest liczba obserwacji, k liczba zmiennych objaśniających w modelu, a 1 jest zawsze, czyli to byłoby 28 minus 1 i minus 1, czyli 26. Prawdopodobieństwo prawostronne to jeżeli ja robię test na sprawdzenie, czy dany parametr jest istotny, czy też nie, na przykład na poziomie 5%, to ja muszę wziąć połowę tego poziomu, bo prawostronne i lewostronne prawdopodobieństwo daje 5%, czyli samo prawostronne to jest połowa tego poziomu. Jeżeli kliknę OK, wygenerowana jest z automatu wartość krytyczna przy dwustronnym obszarze 5% poziomu istotności i wówczas wygenerowana wartość krytyczna jest on też zawsze gdzieś na około poziomie równym 2, więc można by było ogólnie przyjąć, że ta wartość testu studenta powinna być jak najwyższa. Najbardziej jest ważne to, żeby te wartości, które stoją przy konkretnych zmiennych, wykazywały wartość powyżej 2, bo w teście indywidualnej istotności testu studenta będzie to mówiło o tym, że dana zmienna
trwale będzie wpływała na Y, ponieważ posiada istotne oszacowanie swojego parametru strukturalnego. Jeśli chcecie się nauczyć typowo tego testu T-student, to należy sięgnąć do odpowiedniej literatury, czy wykładów, czy obejrzeć mój filmik. To na pewno dobrze tutaj świadczy o istotności tej zmiennej X, czyli to, że tutaj ta determinacja jest na w miarę w takim zadowalającym poziomie, to jest dobrze. Tutaj statystyka T-studenta jest dla mnie wysoka, przekracza krytyczną, czyli istnieją podstawy do odrzucenia takiej hipotezy zerowej, która mówiła, że dana zmienna trwale będzie wpływała na Y, ponieważ ma oszacowany istotny parametr. I kolejna kolumna tutaj, wartość P, to są wartości wygenerowane na podstawie tych statystyk, które tutaj mamy zapisane. Należy wejść w narzędzia, wyznaczanie wartości P i w zakładce tutaj T-studenta można wpisać odpowiednio tą samą liczbę stopni swobody co przed chwilą, czyli 28 obserwacji minus 1 zmienna x i minus 1, czyli 26 i tą wartość naszej statystyki. Wtedy byśmy otrzymali te wartości P, oczywiście do otrzymania również w Excelu, to jak najbardziej. No i wniosek byłby ten sam, co z porównania obliczonej statystyki do krytycznej, co z porównania z wartości P, która tu jest zapisana, do poziomu istotności alfa, który sobie w tym badaniu byśmy przyjęli, na przykład na poziomie 5%. Dalej możemy z tego podsumowania choćby podstawowe informacje wyciągnąć. To jest to, że ten współczynnik determinacji powinien być przynajmniej na jakimś zadowalającym poziomie. Jeżeli analizujemy trudne do estymacji dane jakieś sprzedażowe lub też o nietypowym przebiegu, jak na przykład zawsze klasyczne dane giełdowe, to nie zawsze nas zadowala dopiero 80-90% współczynnika determinacji, tylko znacznie mniej, to nawet 50-60%, bo zjawiska niektóre są bardzo trudne do uchwycenia w postaci modelu ekonometrycznego i takim czymś się zadowalamy. Pozycja skorygowany współczynnik determinacji R kwadrat będzie nam pomagał do porównania z innym konkretnym modelem. Mamy jeszcze taką bardzo ważną pozycję błąd standardowy reszt, czyli ile przeciętnie wynosi wychylenie między rzeczywistym wynikiem Y a tym otrzymanym z modelu. Jeżeli teraz dodamy sobie reszty z tego modelu i one są tak w Gretlu podpisane jako UHAT, ja mogę też to podpisać jako reszta i teraz kliknę OK, w bazie dopisany został ciąg reszt i dodam wartości wyrównane, czyli napiszę wyrównana wartość Y. Jeżeli to dodam, to teraz powstaje nam coś takiego jak trzy kolumny, w których jeżeli od wartości rzeczywistej odejmę wartość, która by wyszła według tego równania tutaj, z podstawiania kolejnych wartości x, otrzymujemy tak zwane wartości teoretyczne, tu w Gretlu nazwane jako wartość wyrównana, i wtedy z odjęcia rzeczywistego wyniku minus wyrównana otrzymujemy resztę. Oczywiście ciąg reszt, jeżeli bym chciała sobie go podejrzeć, on zawsze ma gdzieś wartości około zera, ma wychylenia raz na minus, potem na plus, albo chwilowo może odbiegać od tej zasady, że to jest około zera, zależy jak model jest dokładny. No i ta pozycja błąd standardowy reszt pozwala nam określić, ile około przeciętnie wynosi takie wychylenie na minus i na plus. Bo tutaj widać, że te wartości są raz na minusie, raz na plusie i średnio gdzieś na jakimś takim poziomie powyżej 1/10, a dokładniej tutaj, jeżeli chcemy mieć super dokładny wynik, liczymy błąd standardowy reszt. To jest to samo co w Excelu, czy też na papierze liczony błąd standardowy składnika losowego. To jest, powiedzmy, jak najbardziej do obliczenia ręcznie. I jeżeli błąd standardowy reszt podzielimy przez średnią arytmetyczną zmiennej zależnej, czyli Y, otrzymamy wartość, która powinna się nazywać jako współczynnik wyrazistości czy zmienności losowej i on gdzieś tam do około 10% się powinien zamykać, żeby móc mówić, że
Udział reszt w średniej Y jest w miarę na umiarkowanym poziomie i te reszty nie są zbyt wysokie, czyli model nadaje się do praktycznego wykorzystania. Pozostałe, jeszcze tutaj można omówić sobie w sumie ten test F. Oczywiście też można go podejrzeć, jak to się liczy ręcznie na papierze czy też w Excelu. To jest oczywiście wartość wygenerowana ze wzoru na statystykę F w teście Walda na istotność łączną. Tutaj była istotność indywidualna te studenta. To jest istotność łączna i oczywiście to wynika konkretnie ze wzoru, który można policzyć na podstawach ekonometrii. W Gretlu jest to już policzone i dla tej wartości, która ma właśnie jedne stopnie swobody, bo jest jedna zmienna objaśniająca i 26 stopni swobody, bo to jest n minus k minus 1, mamy wygenerowaną wartość p. Oczywiście, że można ją tutaj znaleźć, samemu wyszukać ją w ten sposób. Pierwsze stopnie swobody to są jakby jedynka, zmianownika 26 i wartość to jest ta 431, otrzymalibyśmy tą wartość P. No i wiadomo, że ta niska wartość P, bo to jest 1,03 razy 10 do minus 17, to jest niska wartość, na pewno niższa od poziomu istotności alfa, przykładowo 5%, czyli byśmy odrzucili hipotezę zerową, zakładającą, że R kwadrat jest matematycznie równy 0, czyli że żaden z oszacowanych parametrów nie jest statystycznie istotny na rzecz tej hipotezy alternatywnej, która by mówiła, że R kwadrat jednak matematycznie jest ponad 0, czyli choć jeden z parametrów oszacowanych jest statystycznie istotny. Pozostałe elementy nie zawsze są omawiane na podstawach ekonometrii, mogą być omawiane już bardziej na zaawansowanej ekonometrii. Czasem jeszcze wykładowcy tu wymagają znajomości testów autokorelacji możliwych do przeprowadzenia w Gretlu. Mogę to nagrać oddzielny film na ten temat. I mamy całe pole różnych testów, które można wykonać w Gretlu po wejściu w zakładkę tutaj testy. I to, co jeszcze chciałam na pewno na tym już dość długim nagraniu pokazać, to jest to, że możemy zbudować też model z inną zmienną, która będzie nam też jedyną zmienną objaśnianą. I teraz nie zawsze jest tak, że ta jedna ze zmiennych jest właściwym modelem, który mógłby służyć do prognozowania albo do jakiegoś wykorzystania, bo tutaj ta zmienna x2 jako wyłączna zmienna wpływająca na y otrzymała wartość p tak niską, przepraszam, tak wysoką, że na pewno ta zmienna trwale na pewno nie będzie wpływała na y. Dodatkowo współczynnik determinacji w innym przykładowym modelu, gdzie dobierzemy nieodpowiednią zmienną, może nam dać bardzo niski wynik, który nikogo by nie zadowolił, bo na przykład generuje bardzo wysokie reszty w porównaniu do tego modelu. I ten współczynnik skorygowany R kwadrat, który tutaj jest oprócz tego zwykłego współczynnika determinacji, ten wynosi 94%, ten 0,06. I właśnie o to chodzi, że w modelach, które mają różną liczbę zmiennych objaśniających lub też różną liczbę obserwacji, można porównywać ze sobą dopasowanie modelu, ale badając powiedzmy te pozycje skorygowane, która jest wyższa. I teraz pokazuję, że model, który czasem posiada dwie zmienne objaśniające, czyli tutaj jest zarówno zmienna x1, jak i x2, jest najlepszym modelem, bo obie zmienne posiadają istotne oszacowanie, a dodatkowo współczynnik determinacji w porównaniu do tego modelu, który uznawałam za lepszy, jest wyższa, ale poprawnie jest porównywać, jak mówiłam, współczynnik skorygowany R kwadrat. Tu jest 95%, tu jest 94%. W tej sytuacji ewidentnie jest lepszy model tutaj z dwoma zmiennymi objaśniającymi i nie zawsze model ekonometryczny
musi zawierać większą liczbę zmiennych. Czasem model prostszy jest mniej skomplikowany, bardziej przejrzysty i łatwiejszy do interpretacji.